czwarty set. Prowadzenie w setach Tamary Borosz w granatowej koszulce 2-1. Serwuje Michaela Sztef. Rumunia, Chorwacja. Michaela Sztef kontra Tamara Borosz. 2-1 prowadzi właśnie ta zawodniczka. To zdaje się dwie najlepsze zawodniczki europejskie. Do tego dochodzi jeszcze Austriaczka chińskiego pochodzenia Liu Jia. Obrończyniami tytułu były Włoszki, ale to nie jest niespodzianka, tak jak mówiliśmy, że grają Rumunki z Chorwatkami, bo to są dwie te czołowe siły w Europie, prawda? Sukces Włoszek sprzed 2 lat oparty był przede wszystkim na chińskim imporcie. Zgadza się, tam dużą rolę Tan Mondarfini odegrała. I tam też właśnie Włoszki pokonały Chorwatki, które tutaj w tym turnieju wzięły rewanż i znalazły się w finale. No i powiedzmy słów kilka o naszych zawodniczkach. Złośliwie z przekąsem mówią, że są lepsze od panów, co jest prawdą, bo po raz pierwszy od wielu, wielu lat kobiety zagrały lepiej w turnieju drużynowym niż mężczyźni. To niespodzianka, to no, efekt szkolenia wieloletniego i ciekawego składu. Zgadza się, znaczy ja bym nie określał może lepiej, tylko zajęły wyższe miejsce. O. Panowie, pomimo 13 miejsca i warto podkreślić, że jako jedyny zespół miał piłkę meczową z drużynowymi mistrzami Europy Duńczykami. Zajęli, jak już wspomniałem, 13 miejsce. Nasze panie skończyły na pozycji 11, co jest najlepszym wynikiem od ponad 30 lat. Trener Leszek Kucharski stawia na młodą grupę zawodniczek, gdzie popartą dużym doświadczeniem Ksudzije, naturalizowanej Chinki, popularnej Ksenii. W tym składzie zespół nasz w 1/8 przegrał z Niemkami. Później natomiast w świetnym stylu pokonał reprezentację Czech i w efekcie, już nie wchodząc w szczegóły, wylądował na 11 pozycji. Często tak serwuje Chorwacja, prawda? Backhandu, ale prowadzi wysoko Rumunek. To jest dodatkowy serwis Tamary Borosz. Ona przede wszystkim słynie ze swojego wysoko wyrzuconego serwu, gdzie ta piłka jest podrzucona na 5 i więcej metrów. Tutaj szukała jakiejś zmiany w swojej grze, bo Michaela Sztef w tym secie prowadzi wyraźnie. W tej chwili ma 7 piłek setowych. 10-3. Brawo, świetna kontynuacja ataku backhandowego. Pierwszy atak otwierający, wyrzucający Tamary Borosz do głębokiego forehandu i później mamy w powtórce. Druga piłka grana w ciało trafiła zawodniczkę w koszulkę. Nie była szans. Często o tym rozmawiają sympatycy tenisa stołowego, że pojawiają się w Europie utalentowane zawodniczki, ale jednak ten dystans do Azji, a zwłaszcza do Chin, ciągle jest ogromny, dużo, dużo większy niż wśród mężczyzn. Tak, tenżeński tenis stołowy różni się trochę od męskiego, gdzie głównie siła dominuje. Żeński tenis stołowy to znacznie większa różnorodność w grze. Bo przede wszystkim kwestia sprzętu. W Azji znacznie więcej dziewcząt gra różnymi typami okładzin. Krótkimi czopami, długimi czopami, z różnym podkładem. Tych kombinacji jest nawet kilkanaście albo być może kilkadziesiąt tysięcy. Europa szkoli zawodniczki w sposób zbliżony. I tu jest przede wszystkim problem w przeskoczeniu dystansu do Azji. Decydujący set w meczu Borosz.
Sztef zaczęła agresywnie. Dobry atak. To wspinę z forehandu. Na ekranach przez moment trener Tamary Borosz, Neven Cegnar. Znakomicie mówiący po polsku, jego żona pochodzi z Podolsztyna. Niezadowolona Michaela Sztef w bardzo ekspresyjny sposób pokazała znak T. Tak, wiele czasu. I Michaela Sztef z trenerem, Violerem Filimonem. Niespodzianką w tym pojedynku, jeszcze już mówiłem o tym w bezpośredniej relacji, jest postawa trenera drużyny rumuńskiej, który jest bardzo impulsywnym trenerem. Bardzo często jest wypraszany przez sędziów, dostaje czerwone kartki za niedozwolone uwagi. A tutaj być może właśnie ranga tego meczu powoduje to, że trener rumuński jest bardzo spokojny. No i wróciła Michaela Sztef do stołu z większą, zdaje się, wiarą i pewnością siebie. Brawo. Znakomity blok backhandem, który otworzył jej możliwość wyprowadzenia topspinowego ataku z forehandu. Tak, bo trzeba powiedzieć, że ten top spin Chorwatki był bardzo mocny, mimo to świetnie zablokowała Rumunka. Błąd w odbiorze. Przy tym wysokim podrzuceniu to też prędkość piłki odgrywa rolę, prawda? Bo ona spada dużo szybciej niż piłka. Tak, tak. Przełożenie energii z opadającej piłki ma duży wpływ. Natomiast problemem przy takim serwie jest wykonanie jego dokładnie. Wymaga to wielu, naprawdę wielu godzin spędzonych na treningu serwisu. Szukają zawodniczki tych najtrudniejszych miejsc. Gra w tułów czy w ciało, jak to mówimy, w środowisku. To jest podstawowy środek do zdobycia punktu. Pięć do trzech. Tamara Borosz, która gra znakomicie najczęściej na zawodach do momentu, dopóki nie przyjdzie mecz o dużą stawkę. Dwie piłki przegrane w sposób stosunkowo prosty, staje się bardziej pasywną zawodniczką. Michaela Sztef tutaj przejmuje inicjatywę i teraz atakiem topspinowym z forehandu po prostej wygrywa punkt. Brawo. Bardzo dobry rotacyjny atak z backhandu, tym razem w ciało. Już mamy 5 do 5. Zaryzykowała. Tak, zaryzykowała głęboko. Trochę jakby się Rumunka nie spodziewała i nie była przygotowana w każdym razie. Pragnę przypomnieć, że w tej chwili wynik w meczu to prowadzenie Chorwacji 2 do 1, czyli zwycięstwo Tamary Borosz daje drużynie chorwackiej złoty medal. I chyba ta myśl, czy ta sytuacja no, usztywnia Tamarę Borosz. To Michaela Sztef teraz decyduje o tym, co się dzieje przy stole. To stosunkowo prosty błąd Tamary Borosz. O, brawo. Teraz świetna akcja w defensywie. Blisko stołu, grając blokiem, Tamara Borosz wyrównała stan meczu 7 do 7.
Brawo. Znakomity atak backhandem. Topspin z backhandu leworęcznej Michaeli Sztef. Głęboki forehand Borosz. Brawo. I po raz kolejny tutaj w tych ostatnich piłkach tego meczu to Michaela Sztef przejmuje inicjatywę. Tym razem flip i to jeszcze ze zwodem do forehandu Borosz. Znakomicie gra Rumunka w tej fazie. Zdecydowanie ma inicjatywę i trzy piłki meczowe. No i szansa na wyrównanie całego stanu meczu Rumunia-Chorwacja na 2-2. Podaje jednak Chorwatka. Dość pewnie, spokojnie wypunktowała backhandem teraz Michaela Sztef. No ale to Rumunka będzie serwowała teraz, a Tamara Borosz w końcówce tego seta miała problemy z odbiorem. Ten odbiór był zbyt pasywny. I mamy koniec tego spotkania. Rumunia obroniła się, a właściwie zrobiła to Sztef. Stan meczu 2-2. Tamara Borosz nie wykorzystała szansy, żeby poprowadzić zespół Chorwacji do zwycięstwa. Przynajmniej w tym momencie mamy 2-2. To mimo wszystko jednak Borosz jest bardziej doświadczoną zawodniczką i ona to była faworytką. Tak, Tamara Borosz była faworytką tego spotkania, niestety. Sport. Taki jest sport właśnie. Rankingi nie grają, trzeba przyjść do stołu. I mamy ogromną radość w obozie Rumunii. A my z podziwem od wielu, wielu lat patrzymy na znakomitą grę Rumunek.